tvpodkarpacie.pl. W czwartkowe popołudnie na Sanockim Rynku miało dojść do pikiety kibiców klubu hokejowego, którzy zaniepokojeni niepewną przyszłością STS-u postanowili wziąć sprawę w swoje ręce i zorganizować spotkanie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Ostatecznie na zaproszenie burmistrza Sanoka do spotkania doszło w sali herbowej magistratu. Nam, osobom trzecim, którzy kochają ten sport, zależy na tym, żeby móc powiedzmy od września do maja 2-3 razy w tygodniu pójść i wyżyć się na arenie, w pozytywny sposób oczywiście. My nie możemy wpłynąć na klub, natomiast wy macie 5-10%, to jest zawsze te 10%. Wy możecie porozmawiać z pozostałymi akcjonariuszami, wymóc choćby głupią informację. Prezydent Opola, ja wiem, nie porównujmy Opola do Sanoka, prezydent Krosna potrafili pojechać do firm i pomóc w znalezieniu dodatkowych pieniędzy. Dlaczego u nas tego nie ma? Dlaczego u nas tego nie ma? Nikt się do mnie nie zwrócił, żebym ja w określonym gdzieś tam szukał jakiegoś sponsora, czy mamy jakąś określoną firmę, jedziemy od tej firmy. To zostało jakby w gestii zupełnie tych dwóch akcjonariuszy i prezesa spółki. W związku z tym ja nie przyjmuję tego, że ja nie poszukuję środków. Natomiast uważam, i tutaj padło, że kiedyś było na hokej. Proszę Państwa, na hokej na pewno nie jest mniej dawane niż było to rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Jeżeli Państwo chcecie, to ja Wam udowodnię, ale nie ma potrzeby cofania się do tyłu. Mówię jednoznacznie, że te pieniądze, jeżeli już na hokej, to one są większe teraz niż były poprzednio. Bo jeżeli ci mówicie o młodzikach, o niedźwiadkach, to ja chciałem jednoznacznie powiedzieć. Niedźwiadki. Rok 2014 dotacje na niedźwiadki. 4,5 tysiąca złotych. Rok 2013 4 tysiące złotych. Takie były pieniądze. Rok 2015 20 tysięcy. Rok 2016 21 tysięcy. Tak 6-5 razy więcej przez te 2 ostatnie lata. Dojazdy na zawody i nagrody. 2013 1000 zł szło na to, 2014 824 zł, 2015 5 tysięcy, 2016 6 tysięcy. Taka jest różnica. Wreszcie chociażby dofinansowanie programu Alternatywy przez Sport. 0 2013, 2014 2000, a 2016 6 tysięcy. I tych pieniędzy tak naprawdę na ten sport młodzieżowy określona ilość, kwota idzie. Tylko trzeba też również szukać tych pieniędzy, bo są programy unijne, trzeba ewentualnie po te pieniądze też sięgać. Jestem kibicem, wykupuję karnety i to, co się dzieje w zarządzie spółki, to już nie do pana. To jest po prostu, woła o pomstę do nieba. Pan Bielański... Pan Bielański to jest totalna krytyka. Pan dyrektor, totalna krytyka, ale to nie przez kibiców. To, co panowie robicie w spółce, to po prostu wychodzi od zawodników. Jeśli my się dowiadujemy, że trener Rauchany to jest totalne dno w połowie sezonu, wy to kontynuujecie. Bo jakiś tam Omasta coś wam podsyła. Jeśli Danton robi kolejny sezon za dymę w szatni i Wozdecki nie chce z nim grać i inni się odwracają, a wy to przymykacie oczy na to. Pytam się, w Sanoku nikt nie będzie grał, jeśli wy, nie wiem, gdzie jest pan dyrektor, gdzie jest pan Bielański, ale panowie, Sanok jest mały, czy wy nie wiecie, co się dzieje, ale jakbyśmy byli w błędzie, to by się to nie potwierdzało. Kolejny sezon jest, nie ma w szatni rozmowy, zawodnik do zawodnika nie podaje, bo jest układ jakiś taki, Danton jest drugim trenerem, Rauchanen, Frycer poszedł przez Dantona. Gdzie są nasi juniorzy przede wszystkim? I teraz tak, jeśli pan burmistrz będzie szukał sponsorów, jeśli Ciarko da pieniądze i bank, a jeśli będziesz tak rządzić, będzie totalna powtórka z rozrywki. Dziękuję bardzo. Tak jak na pewno pan wie, śledząc wiele lat hokej w Sanoku, jak i również uczestnicząc w rozgrywkach, w zasadzie decyzję o zawodnika podejmuje trener i trener bierze za nim odpowiedzialność, jak i również za wynik sportowy, który osiąga się do końca. A trener... A kto wybiera trenera? Sam trener.
wybierają udziałowcy, po konsultacji z udziałowcami. Bo mój zawodników trener jest totalne dno, to pan jako prezes wie o tym, czy nie? Co prezes mówi? Bo ja wiem. Ale wchodzimy już na tematy jakby szczegółowe, czy to zawodnicy mają wybierać trenera, czy generalnie mają wybierać to inne osoby. Sądzę, że to nie jest polemika na dzień dzisiejszy. Trener został wybrany, został zaakceptowany przez głównych udziałowców. Tak jak pan burmistrz mówi, z panem burmistrzem nie było to uzgadniane. Natomiast na to wyrazili główni udziałowcy, jak i pan Ziarko, jak i również Żibank. Postawione zostały cele, wejście do, utrzymania do drugiej szóstki, do pierwszej gra play-offa. Nie został osiągnięty położony cel, generalnie wynik medalowy. Dzisiaj konsekwencje ponosi trener, bo dzisiaj go nie ma i nie kontynuuje. I możemy się spierać, kto ma wybierać, jaka jest atmosfera. Czyli uważacie to, że popadły tutaj hasła, że może zarząd do wymiany, że Bilański, dyrekta, krytyczne w ogóle działania. Czy ktoś dzisiaj z was podjąłby się takiego wyzwania, gdzie klub, że tak powiem, chyli się ku upadkowi, jak to miało miejsce rok temu? Panowie, nie wyciągacie wniosków właśnie z tego roku. Jestem w hokeju 7 lat. Ale czy dzisiaj i się może faktycznie za długo, może jest czas, żeby ktoś tam pałeczkę przejął. Natomiast chcę powiedzieć jedno, że wiele nieprzespanych nocy, wiele telefonów, wiele rozmów, wiele negocjacji, setki wysłanych maili do potencjalnych, ewentualnych sponsorów, spotkań, wiele czasu prywatnego poświęconego tylko na hokej. Ja przez ostatnie 3 lata, gdzie w tych 6 sezonach zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, też drużyna powstawała w Bólach i każdy się cieszył, kwetowaliśmy wspólnie zwycięstwo razem z miastem. Bo to jest poprzednim rządem. Tak, jest. Natomiast przed wyborami był, pamiętam, ładny wywiad. Myślę, że dzisiaj nikt nie pamięta, tylko najlepiej jest po prostu po sezonie rozliczyć, wytnąć palcami, kto coś źle zrobił, ale to chyba nie po to dzisiaj się spotkaliśmy, żeby sobie. Ale my nie mówimy o tamtym sezonie, tylko o nowym. Nie ma nic gorszego niż brak informacji, bo te wszystkie niesnaski, kłótnie, wyzywania biorą się po prostu stąd, że nie wiemy, co się dzieje. Jest tak, jak tam kolega wspomniał, prawie połowa czerwca, nie ma jakiejś konkretnej informacji, co jest z klubem, jak wygląda przyszłość klubu. To jest taka pierwsza prośba, ze strony miasta i klubu, prawda? Bo może być informacja zła, że no, faktycznie nie będzie tego hokeja, czy nie mamy pieniędzy, ale my chcemy o tym wiedzieć, żeby nie powstawały pomysły, plotki, bo jak się słucha, powiedzmy, 2 czy 3 różnych kibiców, to są 2 czy 3 różne opinie. I to jest problem. Druga sprawa, prosiłbym to do wszystkich kibiców, nie tylko tutaj władz, o zaprzestanie wypisywania tych różnych właśnie komentarzy, bo one niczemu nie służą. My musimy działać do przodu, nie do tyłu, nie rozliczać tego, co było, bo to już minęło, do tego na pewno nie wrócimy. Nie chodzi o to, żeby się kłócić, udowadniać, kto jest lepszy, kto ma więcej racji. Tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu ten hokej pchali do przodu. Chcieliśmy dać wyraźny sygnał, że kibicom nie jest obojętny los hokeja w Sanoku i że jest nas dużo, że to nie pojedyncze osoby interesują się tym hokejem, tylko właściwie duża rzesza sanoczan. I rzeczywiście to spotkanie potwierdziło, przybyło nas wielu. Wielu miało też ważne pytania, które zadało burmistrzowi, zarządowi klubu. No i mamy nadzieję, że klub odniesie się do tego bardzo pozytywnie. Dla miasta hokej jest ważną dyscypliną sportu. Jest to element promocyjny miasta, przecież tak naprawdę 2-krotne Mistrzostwo Polski, zdobywanie Pucharu Polski, wreszcie 2-krotne Mistrzostwo Polski Juniorów. To jest nie do przecenienia rola promocyjna hokeja dla miasta Sanoka. Natomiast decyzje odnośnie funkcjonowania Ekstraligi tak naprawdę nie zależą od miasta. To zależą od głównych akcjonariuszy, od głównych sponsorów i tutaj absolutnie ja chylę czoła przed tymi udziałowcami, którzy do tej pory sponsorowali ten sport, ten hokej, Ekstraligę, czyli przed panem Ryszardem Ziarko i przed panem Lesławem Wojtasem. Ja mam nadzieję, że jutrzejsze spotkanie pozwoli jakby spojrzeć pozytywnie na dalsze funkcjonowanie
hokeja w Sanoku. Ja ze swojej strony deklaruję, że jeżeli ci główni akcjonariusze będą chcieli mojej większej pomocy w poszukiwaniu sponsorów, na pewno taka moja rola też zostanie tutaj odegrana. Jestem pozytywnie do tego nastawiony. Nie mamy jednego najważniejszego potwierdzenia, czy drużyna przystąpi do rozgrywek. Ma się to teoretycznie wyjaśnić jutro na spotkaniu udziałowców. Mamy nadzieję, że tym razem już jakiś sygnał z tego spotkania zostanie przekazany kibicom i będziemy mogli spokojniej spać, bo na razie nie śpimy spokojnie. Ja się absolutnie zgadzam, że tutaj ta dezinformacja jest naprawdę duża, ale tak jak już zostało powiedziane, no trudno, żeby za informacje dotyczące spółki hokejowej, która działa na określonych zasadach, aby taką odpowiedzialność za tą informację, za przekaz medialny ponosił miasto w tym momencie. Ja tak naprawdę mogę i tutaj dałem taką deklarację, że ja się zgadzam na to, żeby ta informacja do pozostałych akcjonariuszy była ciągła i pełna w tym momencie. Moja zgoda na to jest, natomiast ta informacja no, będzie musiała na pewno wyjść od dwóch głównych sponsorów i wreszcie od prezesa zarządu. Z mojej strony ja bym chciał, żeby informacja była płynna, pełna i żeby ona docierała po każdym ważnym jakiejś decyzji podejmowanych przez spółkę i żeby o tym wiedziało społeczeństwo Sanoka i wreszcie kibice hokeja. Nie jest tak do końca, jak się mówi, że nie ma żadnego kontaktu między Urzędem Miasta, Zarządem Klubu i sponsorami. Kontakt jest i mamy nadzieję, że będzie zmierzało to tylko ku lepszemu. Ale rzeczywiście takiego jednolitego przekazu, jaka jest dalsza, jakie dalsze losy będą hokeja w naszym mieście, no nie znaleźliśmy tutaj. Mówi się cały czas o juniorach, o tym, że miasto wspiera juniorów bardzo dobrze. Cieszymy się z tego, ale zdajmy sobie sprawę Państwo z tego, że jeżeli nie będzie drużyny seniorskiej, nie będzie tych, do których ci juniorzy, czy młodzicy, czy żacy się odwołują, to te wyniki nie będą wysokie. Mimo zaangażowania trenerów musi być tutaj idol, musi być ktoś, kto pociągnie. Musi być rzesza kibiców, którzy będą chcieli te dzieci swoje posłać na hokej. A wiedząc, że nie ma drużyny seniorskiej, no coraz mniej ich będzie się na to decydowało. TV Podkarpacie.pl